Żeby zastosować zioła w sposób bezpieczny, też trzeba posiąść tą wiedzę, bo zioła zawierają dużo różnych substancji czynnych i możemy sobie bardzo pomóc dzięki zastosowaniu fitoterapii i to właśnie chcę przedstawić młodzieży. Zioła działają i przeciwzapalnie, i przeciwgorączkowo, i osłaniająco, i są przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne i właśnie moim zadaniem jest teraz opowiedzenie młodzieży, jakie zioła będą polecane na daną przypadłość. Ziół mamy ogrom wokół siebie. Niestety ta wiedza nie jest powszechna i bardzo mi zależy na tym, żeby przedstawić ją, że wokół nas rosną zioła, ale nie tylko, bo rosną na przykład też dziko rosnące rośliny jadalne, które warto też znać i korzystać z nich, ponieważ mają ogrom substancji odżywczych. Jeżeli chodzi o nasze starsze klasy, bardzo często w rodzinach mamy ołmy, babcie, prawda, które się bardzo na tym znają, które przekazują nam taką wiedzę osobiście. Jestem w tym temacie bardzo wyszkolona. Mięta rośnie wokół domu, jak idę sobie przez pole, zbieram sobie niejaką babkę leczniczą, prawda, jakiś rumianek. Są bardzo ścisłe zasady, jeżeli chodzi o suszenie ziół i robienie z nich naparu, ponieważ trzeba wiedzieć, czy to pole było opryskane, czy nie. Trzeba zwracać na takie rzeczy uwagę, szczególnie w dzisiejszych czasach. Ale tak, jest praktyka, znam temat. Zioła są dobrą metodą profilaktyczną. Pomagają zachować wiele chorób od nas, na przykład szałwia jest bardzo pomocna w higienie jamy ustnej, a herbata zielona ogólną kondycję ciała też dobrze poprawia. Jeśli chodzi o psychomotorykę dzieci i w ogóle stan psychiczny młodzieży i dorosłych również, jest to temat bardzo poważny. I sama melisa tutaj nie zadziała tak, jak my byśmy sobie tego życzyli. Z pomocą przychodzą nam również inne zioła, ale również aromaterapia olejkami eterycznymi. Oczywiście mówimy tu o olejkach eterycznych klasy terapeutycznej. Zielarstwa nie ma właśnie w programie nauczania szkolnym. Dlatego ten pomysł na dzisiejsze spotkanie. Ta akcja związana z ziołami to nie jest pierwsza akcja organizowana w naszej szkole. W tamtym roku szkolnym zorganizowaliśmy soczysty dzień w Staszicu, gdzie tutaj mieliśmy wypożyczone sokowirówki i młodzież przygotowywała przepyszne soki, na przykład z buraka i marchwi i sami się dziwili, że to w ogóle jest takie smaczne. Również w naszej szkole prowadzona jest akcja promująca zdrowszy styl życia przez pana profesora Pawła, który umieszcza na Facebooku i na stronie internetowej szkoły takie rady, w jaki sposób zadbać o ciało, ale też i często te rady dotyczą umysłu. Cieszymy się, że nasza młodzież tak licznie odpowiada na te nasze apele, bo dzisiaj akurat był wykład z ziołolecznictwa, natomiast my już od jakiegoś czasu prowadzamy te aspekty takie prozdrowotne, naturalne. Uczniowie sami organizują, też uczą się tego zdrowego żywienia, uczą się przedsiębiorczości również przy tym wszystkich, no ale cały czas w tle jest to zdrowie. My jako szkoła, ale też no trochę ja jako nauczyciel wychowania fizycznego, jest to dla mnie bardzo cenne, żeby tej młodzieży troszkę przekazać tych rzeczy, że warto siebie zadbać, bo nasze ciało, jeśli o nie zadbamy, na pewno nam odda i będziemy dużo zdrowsi, szczęśliwsi i o to w tym wszystkim chodzi. Nasz samorząd rozpoczął akcję pod tytułem Zdrowe Wtorki, gdzie każda klasa, z wyjątkiem klas pierwszych, co wtorek tutaj przy tym naszym stanowisku produkuje zdrową żywność i to są wszelkiego rodzaju soki, saszłyki, sałatki, co sobie tylko wymyślą. Są sprzedawane, tak? Czyli to reperuje budżet klasowy, uczniowski, ale również promuje zdrową żywność, ponieważ mamy automaty w szkole, w których są słodycze, chipsy, ale widzę, że uczniowie jednak we wtorek właśnie chętnie tutaj przychodzą, żeby zjeść coś innego. Nie chcieliśmy, żeby to była jednorazowa akcja, że wszyscy o tym zapomnimy, pójdziemy do domów i na drugi dzień przyjdą dzieci z kolą, z energetykiem, nie daj Boże, i nie będzie tutaj zmiany nawyków. I dlatego też myślę, że to właśnie my jako szkoła powinniśmy edukować. I jeżeli patrzymy teraz przez półtora roku, jak to się kształtowało u nas w szkole, myślę, że mamy już małe sukcesy, że ta młodzież nawet już dopytuje, przychodzą do mnie do gabinetu i pytają, a czy dzisiaj jest ten wtorek, kiedy będą te zdrowe rzeczy sprzedawane? Więc widzimy, że jakieś ziarno zostało zasiane, natomiast myślę, że to trzeba po prostu czasu.